Kaju, mamy 30 grudnia. Ja właśnie szykuję się. Będę jechać do Wrocławia za pół godzinki. Jedziemy w sumie dużą częścią wspólnoty na konferencję Początek. Konferencja, takie wydarzenie. No, takie rozpoczęcie nowego roku. Także będzie super, już nie mogę się doczekać. Lecę się dalej ogarniać. I co? I zapraszam na vloga. Okej, więc trochę nam się... Mamy lekką obsuwę po prostu. Także jest 10:35 czy coś takiego. No i zaraz Bruno powinien być, także lecimy. Co to bagaż? No! To przyszedł tutaj, nie przyszedł z przypadku. Niesamowite jest to, że... To jest wszystko to, co... I oczywiście wiem, o co ludziom chodzi, wiem, o co się pytają. Ale ja naprawdę uważam, że ja służę na pełen etat. I to jest od 1 do 11 wersetu fragment. Posłuchajcie go uważnie. I żalu za grzechy i spotkania z Bogiem, którego doświadczyłem ponad tydzień temu. Ale to jest pro, czy nie? Tak. Widzisz? Jakiś filmik później z tego kalwaryjskiego? Słuchajcie, jak wam się podobał pierwszy dzień? Początku, jak wam się podobał pierwszy dzień? Nie nagrywaj, Hubi, bo nie będziesz miał gdzie spać. Nie, tutaj nic nie ma ciekawego do powiedzenia. Hubi, może masz coś mądrzejszego? Ja. Nikt się nie patrzy. Jest co, ty jesteś rodziną, czego byś nie powiedział, akceptujemy cię. Dziękuję, dziękuję za nocleg, jestem bardzo wdzięczny. Spoko, ale będziesz spał, by... Szymon, bardziej odpowiedz na pytanie, co ci dał pierwszy dzień, czego cię dzisiaj nauczył nowego? Pierwszy dzień? Od razu myślę o takiej sytuacji. Po prostu głos serca, wołanie, pragnienie. Stratowałem moją siostrę Karolcie, jeszcze 5 osób, bo po prostu musiałem pobiec. Pobiec dla Jezusa. A czemu pobiegłem? Ponieważ Pan Bóg lubi zbawiać w grupie. Nie lubi indywidualistów, którzy samemu chcą się zbawić, a... I dlatego popchnął ciebie jak domino? Nie, chodzi o to, że po prostu zobaczyłem moich towarzyszy podróży. Moją drużynę pierścienia. Zobaczyłem, jak Paulina biegnie do Pana. Zobaczyłem później, jak Bruno biegnie do Pana. I ja wtedy poczułem, kurczę, przecież my jesteśmy jedną drużyną, idę z nimi. No i to było na jeziorze. Wielka burza. Ale my się nie boimy, bo... Po wodzie. Milena, czy to jest godne wstawienia? Nie. Tak, oczywiście. Dobrze, dziękujemy. Dzień pierwszy, tak minął wieczór i poranek pierwszego. Ale jeszcze dajmy szansę. Tak, na ucho. Ja musiał powiedzieć, że było mi dzisiaj bardzo smutno na koniec, bo nie mogłem skakać przez operację. Okej. Okay. Ale poczułem, że mogłem to przeżyć w takim spokoju. I chwała Panu za to. Chwała Panu, że wlał spokój.
To spokój. Amen. To dzikie serce. A teraz wywiad z dzikim sercem. Brunonkiem. Brunonkiem Ilnickim. Tak, dzień pierwszy był owocny, dużo owoców Ducha Świętego się wylało. Czułem to namacalnie na swoim sercu, gdzie został wytatuowany ślad. Tatu! Amen. Chwała Panu za ten pierwszy dzień. I wszyscy oczekują dnia drugiego i tu udaje stajerza! I Węgorza. A powiedz coś jeszcze o twojej tęsknocie męskiej duszy, o dzikości twojego serca. No co, dzisiaj właśnie dostałem taki obraz, że trzeba się skupić na Jezusie najpierw, a potem On da wszystko inne, czyli męskość i wszystkie dary. Amen, amen. Jakie są inne dary? Wymień dary Ducha Świętego. O, robimy quiz. Pod napięciem. Proszę, dziewczyny, proszę wymienić dary Ducha Świętego. Dary mądrości, rozumu, męskości, umiejętności, bojaźni Bożej. Tak, brawo, brawo dla dziewczyn. I rady. Ale to... I brawa dla mnie, że ja wybrałem dziewczyny, ponieważ spojrzałem na was i nie widziałem tutaj dobrych odpowiedzi, ale spojrzałem na dziewczyny. Widziałem, że... Nie, no nie, niech się nikt nie obraża, to jest wszystko na potrzeby wolności. Hejo, mamy kolejny dzień, lecimy właśnie na mszę. To była krótka noc, ale będzie fajny dzień. Rozumiesz, tu nie ma lusterka? Nie ma lusterka. Tutaj ekipa odmraża samochody. Jedziemy na mszę. Jest super. Hejo, właśnie jesteśmy po mszy. No właśnie dojechałyśmy na miejsce, oczywiście spóźnione. To jest taka tradycja moja z dziewczynami zawsze, że się spóźniamy, ale jest bardzo fajnie. Teraz jest jakaś konferencja z jakąś Mirellą, potem jest przerwa i potem są warsztaty. I po warsztatach jest chyba znowu przerwa, aż do 17. Co? Mówimy z Bożym Słowem. Codziennie interpretuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Co jest dalej? Co jest dalej? 16, 7, wy wszyscy idźcie ze mną. 18, 19, 20. Nowy rok! Wszystkiego najlepszego! Ela nie pobije. Strach nie ma wstępu do tego domu. Oskarżyciele nie mają głosu. Pan sam pokonał moich wrogów. Strach nie ma wstępu do tego domu. Jak oceniasz cały ten wyjazd? Cały wyjazd? Ogólnie mega pozytywnie. Trochę mogę się plenić, bo jestem mega zniewyspany. Ale no mega, ogólnie pozytywnie, duża przemiana duchowa i dużo wrażeń. Także polecam. Szczęśliwego nowego roku. Jak oceniasz cały ten wyjazd? Daj mi minutę, żebym się zastanowił i zaczął. Jak oceniasz cały ten wyjazd? Cudownie. Justynka, jak oceniasz ten wyjazd? Fantastycznie.
To jest początek. O, mądre. No, jak oceniasz? Tattoo. Było zarąbiście, było pełno ognia Ducha Świętego. Super konferencje, uwielbienia, jeszcze lepsze. A na sam koniec zabawa sylwestrowa, nie wiem, no powiedzcie jak było. Bruno Jeliński. Tak jak... Brawo, Jezus! Tak jak w Lizbonie pamiętam. Okay. Zjechaliśmy na dobrze. To jest tam. A to idziemy do szafki. Czekajcie, na ulicę.